Jakob Wilhelm Grimm, Białośnieżka i Różanka. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Pewna uboga wdowa mieszkała w samotnej chatce, a przed tą chatką był ogródek, w którym rosły dwa krzaki róż. Jedne róże białe, drugie czerwone. Wdowa miała dwie córeczki, podobne do obu krzaków róż. Jedna zwała się Białośnieżką, a druga różanką. Dziewczątka były tak pobożne i dobre, tak pracowite i roztropne, że chyba drugich takich dzieci nie było na świecie. Ale Białośnieszka była łagodniejszą niż Różanka. Różanka wolała skakać po łąkach i polach, rwała kwiatki i goniła ptaszyny leśne. A Białośnieszka siadywała w domu przy matce, pomagała jej w gospodarstwie albo czytywała jej książki, gdy nic innego nie było do roboty. Obie dziewczynki tak bardzo się kochały, że zawsze, idąc razem, trzymały się za rączki. A gdy Białośnieszka mówiła, My się nigdy nie rozstaniemy. Różanka odpowiadała tym, co ma jedna, musi się i druga podzielić. Nieraz biegały same po lesie i zbierały czerwone jagody. Żadne zwierzę nie robiło im nic złego, ale przychodziły do nich z całym zaufaniem. Zajączek jadł z ich rąk kapustę, sarna skubała trawkę tuż przy nich, jeleń wysoko wyskakiwał obok, ptaki zostawały na gałęziach i wyśpiewywały wszystkie swoje trele. Dziewczęta nie miewały żadnych przygód. Jeżeli się zapóźniły w lesie, a noc je zaskoczyła, to kładły się jedna przy drugiej na murawie i zasypiały aż do ranka, a matka wiedziała o tym i nie trwożyła się o nie. Pewnego razu, gdy nocowały w lesie, a świt różany je zbudził, spostrzegły śliczne dziecko w białej, błyszczącej sukience, siedzące przy ich posłaniu i spoglądające na nie bardzo życzliwie. Nic nie mówiąc, odeszło potem w głąb lasu, a gdy się obejrzały, zauważyły, że leżą tuż nad głęboką przepaścią że gdyby były w ciemnościach i stąpiły jeszcze parę kroków, to byłyby w tę przepaść wpadły. A matka im powiedziała, że musiał to być anioł stróż, który czuwa nad dobrymi dziećmi. Białośnieżka i Różanka utrzymywały chatkę matki tak czysto, że było prawdziwą przyjemnością wejść do nich. W lecie Różanka pilnowała domu i co rano stawiała przy łóżku matki bukiet kwiatów, a w bukiecie było zawsze po jednej róży z każdego krzaka. W zimie Białośnieżka rozniecała ogień i stawiała kociołek na blasze. Kociołek mosiężny, ale błyszczący jak złoto, tak był ślicznie wyczyszczony. Wieczorem, gdy mrok zapadł, mówiła matka: Idź no, Białośnieżko, i zasuń rygle. A potem siadały przy ogniu, matka wkładała okulary i czytała z wielkiej księgi, a obie dziewczynki przędąc słuchały. Obok nich leżało jagniątko na podłodze, a poza nimi na drążku siedział biały gołąbek z łebkiem ukrytym w skrzydełkach. Pewnego wieczoru, gdy tak spokojnie siedziały sobie, ktoś zastukał do drzwi. Matka rzekła, prędko różanko otwórz, to pewno jakiś wędrowiec szukający przytułku. Różanka poszła, odsunęła zasuwę i myślała, że to będzie jakiś ubogi człowiek. Ale to nie był człowiek, lecz niedźwiedź, który wsadził we drzwi swą grubą czarną paszczę. Różanka krzyknęła głośno, odskoczyła, jak jagniątko zabeczało, gołąbek zatrząsł się, a białośnieszka schowała się za łóżko matki. Ale niedźwiedź spokojnie rzekł – nie bójcie się, nic wam złego nie zrobię. Jestem zmarznięty i chciałbym się trochę ogrzać u was. – Biedny niedźwiedziu – rzekła matka – połóż się przy ogniu, tylko uważaj, żeby ci się futro nie zapaliło. Po czym zawołała – Białośnieżko, Różanko, pójdźcie do mnie. Niedźwiedź nic wam złego nie zrobi, dziecinki. On mówi uczciwie. Obie więc podeszły, a stopniowo przybliżyło się i Jagniątko, i Gołąbek – i nikt się nie bał niedźwiedzia. On zaś rzecze. Dzieci, otrząśnijcie mi trochę śniegu z futra. Dziewczątka przyniosły miotłę i oczyściły niedźwiedzia futro ze śniegu. On zaś rozłożył się przed ogniem i mruczał bardzo zadowolony. Niebawem znajomość z niemiłym gościem stała się zażyłą. Dzieci głaskały go po futrze rękoma, opierały nogi na jego plecach, obracały nim tam i na powrót, albo brały pręt, biły go, a gdy mruczał, śmiały się. Niedźwiedziowi wszystko to się podobało, tylko gdy mu dokuczały za bardzo, wołał: Darujcie mi życie, dzieciaki. Niechaj każda z was pamięta, że zabija konkurenta. Gdy przyszedł czas na spoczynek, matka rzekła do niedźwiedzia: Zostań sobie w imię Boże przy piecu, to cię ochroni od zimna i zamieci śnieżnej. Ledwie dzień zaczął świtać, dzieci wypuściły go na dwór. On zaś powlókł się po śniegu do lasu. Odtąd niedźwiedź przychodził do nich co wieczór o tej samej porze. Kładł się przed piecem i pozwalał dzieciom bawić się ze sobą, ile tylko zachciały, a one tak się z nim oswoiły, że nawet nie zamykały drzwi na zasuwę, dopóki się nie zjawił. Gdy nadeszła wiosna i wszystko się zazieleniło, rzekł Niedźwiedź pewnego ranka do Białośnieżki. No, teraz muszę odejść i nie pokażę się u was przez całe lato. Dokądże pójdziesz, kochany Niedźwiedziu? spytała Białośnieżka. Pójdę do lasu, bo muszę strzec swoich skarbów przed złym karłem. W zimie, gdy ziemia jest zmarznięta, karły siedzą pod ziemią i nie mogą wydobyć się na wierzch. Ale teraz, gdy słońce ziemię rozgrzało, krasnoludki wychodzą na wierzch, szukają i kradną, a co wpadnie im w ręce i do ich kryjówek, to nie wraca już łatwo na światło dzienne. Białośnieszce bardzo było żal niedźwiedzia, ale odryglowała drzwi, a gdy niedźwiedź wychodził, zaczepił się futrem o hak, rozdarł sobie kawałek skóry, a Białośnieżce wydało się, że spoza niej błysnęło coś złotego. Pewna jednak tego nie była. Niedźwiedź szybko wybiegł i wkrótce znikł za drzwiami. Po niejakim czasie matka posłała dzieci do lasu po chrust. Natknęły się one tam na wielkie drzewo, które leżało na ziemi, a przy jego pniu coś skakało po trawie tam i na powrót. Ale nie mogły odróżnić, co to było takiego. Gdy podeszły bliżej, zobaczyły karła o starej, pomarszczonej twarzy z białą, parołokciowej długości brodą. Koniec brody dostał się pod drzewo, a karzeł skakał jak piesek na linie i nie umiał sobie poradzić. Zmierzył dziewczynki swymi czerwonymi, płonącymi oczyma i krzyknął. No, i czego stoicie? Nie możecie się zbliżyć i pomóc mi? A cóż ci się stało, mały człowieczku? spytała różanka. Głupia, ciekawa gęś, odparł karzeł. Chciałem sobie urąbać drzewo na ogień do kuchni. Rozszczepiłem już szczęśliwie kawał pnia, ale gdy wybiłem klin, ażeby go rozłupić do reszty, ten okazał się za gładki. I bestia wyskoczyła tak nagle, że drzewo się przekręciło i przygniotło mi koniec mojej pięknej brody. Teraz i wyciągnąć jej nie mogę. Broda siedzi pod drzewem, a ja jestem jak przykuty. A głupie, blade gęby śmieją się z tego. Pfuj! Wstrętne dziewuchy! Dzieci przypadły do drzewa i chciały je poruszyć dla wydobycia brody, ale nie dały rady. Pójdę i ludzi sprowadzę na pomoc, rzekła różanka. Wariatka, barania głowa, burknął karzeł. Ona mi chce jeszcze ludzi sprowadzić. Was dwie i to dla mnie za wiele. Nic wam mądrzejszego do głowy nie przyjdzie? Nie bądźże tylko taki niecierpliwy, rzekła białośnieżka. Ja już coś poradzę. Wyjęła maleńkie nożyczki z kieszeni i odcięła koniec brody. Jak tylko Karzeł uczuł, że jest wolny, schwycił za worek leżący pomiędzy korzeniami drzewa, a napełniony złotem, i pomruknął do siebie: Paskudny dzieciak! Obciąć dziś taką wspaniałą brodę! Niech wam kukułka zapłaci! Z tymi słowy zarzucił worek na plecy i odszedł, ani się obejrzawszy nawet na dzieci. Zdarzyło się tak, że wkrótce potem matka posłała obie dziewczynki do miasta po nici, igły, sznury i tasiemki. Droga prowadziła przez pustkowie, na którym tu i ówdzie wznosiły się potężne głazy skalne. Dziewczynki spostrzegły w powietrzu wielkiego ptaka, który wolno krążył nad nimi, opuszczając się coraz niżej, aż nareszcie spadł nieopodal przy jednym z głazów. Bezpośrednio potem usłyszały przenikliwy i przejmujący krzyk. Biegną w tę stronę i widzą ze zgrozą, że orzeł wpadł na znanego im karła i chce go porwać. Poczciwe dzieci uchwyciły się karła i dopóty broniły go od napaści ptaka, aż ten w końcu puścił swoją ofiarę. Gdy Karzeł ochłonął z przestrachu, krzyknął swoim cienkim głosikiem: Nie mogłyście się delikatniej obejść ze mną? Takeście mi podarły mój cienki kaftan, że jest teraz pełen dziur i strzępów. Paskudne, niezdarne dziewczyny! Co rzekłszy, podniósł worek z klejnotami leżący opodal i poszedł pomiędzy skałami do swojej jaskini. Dziewczątka były już przyzwyczajone do jego niewdzięczności, więc poszły w dalszą drogę i załatwiły swoje sprawunki w mieście. Gdy za powrotem znowu znalazły się na pustkowiu, zaskoczyły znienacka karła, który na pewnym placyku wypróżniał swój worek klejnotów i nie przypuszczał, że ktoś będzie jeszcze tędy przechodził o tak spóźnionej porze. Zachodzące słońce oświetlało kamienie, które połyskiwały świetnie różnymi kolorami, i dzieci olśnione stanęły i wpatrywały się w nie z zachwytem. Czegoż tak sterczycie jak mumie? zawołał Karzeł, a jego zmarszczona twarz aż pożółkła z gniewu. Chciał jeszcze dłużej wymyślać, gdy nagle z lasu wyszedł czarny niedźwiedź. Karzeł zerwał się z przestrachu, ale nie mógł już uciec, bo niedźwiedź zagrodził mu drogę. Wtedy zawołał z trwogą. Najdroższy panie niedźwiedziu, miej litość nade mną. Oddam ci wszystkie swoje skarby, najpiękniejsze klejnoty, które tu oto leżą. Daruj mi życie! I co ci zależy na mnie, chudym, nędznym człowieku? Ani na jeden ząb ci nie starcze. Ale oto spojrzyj na te dwie tłuściochy. Tych zakosztuj, to są smaczne kęski, lepsze od młodych sarenek. Spożyj je sobie w imię Boże. Ale niedźwiedź nie dbał o jego słowa. Zamachnął się tęgo łapą, raz tylko uderzył nią po głowie karła i krasnoludek runął bez życia. Dziewczynki odskoczyły, ale niedźwiedź zawołał na nie po imieniu. Białośnieżko, różanko, nie bójcie się zaczekajcie, pójdę z wami. Po tym głosie poznały go i stanęły. A gdy niedźwiedź znalazł się przy nich, opadła nagle skóra niedźwiedzia i stanął przed nimi w postaci pięknego mężczyzny, mającego na sobie wspaniały, strój złocisty. Jestem synem królewskim, rzekł do nich i zostałem zaczarowany w dzikiego niedźwiedzia przez tego krasnoludka, który mi ukradł moje skarby. Teraz z jego śmiercią nie mam potrzeby włóczyć się po lesie, gdyż zwolniłem się z zaklęcia. On zaś otrzymał zasłużoną karę. Białośnieżka wyszła za mąż za królewicza, a z Różanką jego brat się ożenił. Wielkie skarby nagromadzone przez karła w jego jaskini zostały podzielone na dwie równe części pomiędzy obie pary nowożeńców. Stara matka żyła jeszcze długie lata spokojnie i szczęśliwie przy swoich dzieciach. Ale dwa krzaki różane wzięła z sobą i posadziła je przed swoim oknem, gdzie potem corocznie rozkwitały śliczne róże białe i czerwone. Czytał Wiktor Korzeniewski.